Jak byłem małym gówniarzem, pojechałem na rowerze do sadu czereśniowego. To było wiele lat temu. Pojechałem na rowerze i kupiłem dwie torby papierowe czereśni. Powiesiłem je na ramię, na kierownicy, w siatce na kierownicy i wracając do domu wyjadałem czereśnie z tej torby papierowej. Zanim wróciłem do domu z kilogramowej torby papierowej, zostało niewiele. Pestki wypluwałem, z radością żułem czereśnie. Były przepyszne, były takie słodziutkie, soczyste, prawdziwe czereśnie. Jak przyjechałem do domu, okazało się, że w tej drugiej torbie, nakładanej z tej samej skrzynki, wszystkie czereśnie, co do jednej, były robaczywe. Nie dało się tego inaczej wytłumaczyć. To znaczy, że te czereśnie, które ja zżarłem, wszystkie były robaczywe. I ja potem przez wiele lat nie jadłem czereśni. W zeszłym roku, jak byłem na targu, na stoisku były czereśnie i ja zapytałem się sprzedawcy, proszę pana, a czy one są robaczywe? On powiedział, na pewno nie. Proszę pana, te czereśnie są na pewno zdrowe, bo one są pryskane. I zrozumiałem, że świat się zmienił. Że kiedyś zdrowe było to, co było pryskane, bo było bez robaków. A teraz najlepszym dowodem, że coś jest zdrowe, to znaczy, że ma robaki. To znaczy, że to jest na tyle zdrowe, że robaki są w stanie to też zjeść. Kochani, w tej chwili nie uda się kupić czereśni, która byłaby robaczywa. Ostatni raz udało mi się w zeszłym roku kupić na targu w Egipcie daktyle, które okazały się robaczywe. I wtedy zrozumiałem, że są jeszcze miejsca na świecie, gdzie można kupić zdrowe, niepryskane owoce. I dlatego, kochani, jak byłem dzieckiem, to słyszałem entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. I tam był koszyczek. W koszyczku było jabłuszko, a w jabłuszku był robaczek. Kochani, moje wnuki nie wiedzą, co to jest robaczek w jabłuszku. Życzę wam, aby wam się udało kupić robaczywą czereśnię. To będzie większe szczęście niż czterolistna koniczynka.